Właśnie rozpoczęła się druga część przebudowy ulicy Laryskiej. Prace najprawdopodobniej potrwają do końca sierpnia. Póki co czekają nas tu utrudnienia i ruch wahadłowy. Jakie prace będą realizowane w ramach drugiego etapu? Wymiana nawierzchni jest przewidywana, remont chodników i zjazdów do posesji. Cała inwestycja została podzielona na trzy części. Pierwszy etap obejmujący odcinek od ulicy Brzezińskiej do Fabrycznej zakończył się pod koniec listopada 2020 roku. Drugi etap remontu obejmuje fragment od ulicy Fabrycznej do Pukowca. Natomiast przebudowa trzeciego etapu od ulicy Pukowca do ulicy 3 Maja rozpocznie się w 2022 roku. Całkowity koszt inwestycji na ulicy Laryskiej to ponad 16 milionów złotych. 7,5 miliona otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 700 tysięcy z Funduszu Dróg Lokalnych.